Więc kochani, mamy cztery czynności produkcyjne, a więc pierwsza czynność produkcyjna, omawiana wszech, wszem i wobec, już wiele razy to jest lista, a więc lista, która polega na tym, że dodajemy do tej listy wszelkie osoby, które spotkaliśmy w życiu lub spotkamy w życiu, bo lista żyje, a więc codziennie spotykamy jakichś ludzi, gdzieś, chodzimy w różne miejsca, jesteśmy na różnych forach, i tak dalej, i tak dalej, więc to jest okazja do tego, żeby człowieka poznać. Poznać jego imię, nazwisko, no i oczywiście fajnie by było, gdybyśmy poznali coś więcej. I na tym etap listy się kończy. Potem rozpoczyna się drugi etap, to jest etap zaproszenia. Etap zaproszenia najlepiej byłoby porównać do etapu Zaproszenia człowieka na film. Zaproszenie człowieka na film nie polega na tym, że mówi, opowiadamy mu film, tylko mówimy, e, najlepiej wyrażając ekscytację, że byliście na świetnym filmie, że to był świetny film, czyli coś w rodzaju trailera. Dostarczamy mu trailera, by wzbudzić jego ciekawość i chęć obejrzenia filmu. I to jest właśnie takie, można powiedzieć, zaproszenie. Zaproszenie ma spowodować, żeby człowiek chciał zobaczyć. I na tym się kończy etap zaproszenia. Następnie rozpoczyna się czwarty, trzeci etap, i trzecim etapem jest prezentacja, czyli to jest doprowadzenie człowieka do obejrzenia, do zobaczenia. Uwaga, jeśli mówimy o zobaczeniu, to mówimy o fizycznym patrzeniu. Większość ludzi jest zrokowcami, a skoro jest zrokowcami, to musi widzieć. Jak nie widzi, to nie zobaczy, a w związku z tym materiały audio-wideo są rewelacyjne do tego, więc zapraszamy takiego człowieka do zobaczenia. Kiedy on zobaczy, przechodzimy do etapu czwartego. I ten etap czwarty to jest właśnie etap na porozmawianie. Czyli nie rozmawiamy przed y, prezentacją, kwalifikujemy do prezentacji, y, zapraszamy do prezentacji, y, przedstawiamy trailer, żeby, żeby człowiek obejrzał prezentację, ale już po prezentacji przechodzimy do etapu, właśnie weryfikacyjnego, który, uwaga, zawsze. Rozpoczynamy, Prostym stwierdzeniem, co ci się najbardziej podobało. <kuszczak> Dlaczego to jest istotne? Bo jeżeli mielibyśmy poznać sposób myślenia człowieka, jeszcze bez e, analizy wynikających z poziomu wartości Gravesa, to najprędzej możemy zobaczyć, co mu się podobało poprzez właśnie jego stwierdzenia, na przykład, że o, mi się ten rozwój podoba, albo o, mi się zdrowie podoba, albo o, kariera mi się podoba. Tak, a w związku z tym będziemy już od razu wiedzieli, że mamy do czynienia z jakąś tam określoną osobą. Ale słuchajcie, jeszcze bardzo ważna rzecz, żebyśmy mieli jasność, dlaczego pokazywanie jest tak ważne. Każdy z nas jest w tym biznesie z jakiegoś powodu. I jak teraz słucham Was, to wielu ludzi powiedziało. Ze względu na biznes, ale też są ludzie, którzy mówią ze względu na innych ludzi. I teraz, kiedy my mówimy i komunikujemy się z ludźmi, mówimy o wartościach, które są dla nas najważniejsze. Natomiast prezentacja jest prezentacją w miarę neutralną. Co, co oznacza, że ta prezentacja pokazuje różne aspekty naszego biznesu. Pytanie, czy to jest dobre, czy pytanie, czy to jest złe. No i tutaj są dwie szkoły. Dobre. Bo człowiek może zareagować w inny sposób niż my, czyli może im się spodobać coś innego niż nam. A dlaczego złe? Ponieważ zanim zobaczy to, co jest dla niego dobre, może zobaczyć to, co dla niego nie jest dobre, czyli go odtrąci i go zniechęci do dalszego oglądania. I dlatego też bardzo często, kiedy ktoś mówi: Ja wolę porozmawiać z człowiekiem, ja rozumiem, dlaczego woli, ponieważ kiedy wyczuje człowieka, może się skoncentrować na prezentacji prezentującej to, co jest motywem tego człowieka. Mam nadzieję, że to rozumiecie, tak? Czyli yy, neutralne nagranie ma swój plus, ponieważ jest to pewnego rodzaju sito, gdzie jeżeli człowiek przejdzie przez to sito, pójdzie kanałem rozwój, kanałem zdrowie albo kanałem biznes. Ale może być problem taki, że w trakcie uruchomienia tego pierwszego sita, Nastąpi nieprzetrwanie tej osoby, czyli ona odchodzi, bo mówi, to nie są moje wartości. Dlatego też ważne jest w sztuce prezentacji. Tak jakbyście chcieli prezentację przeprowadzać, to w sztuce prezentacji jest, jest taka sztuka, która mówi, powiedz, co masz powiedzieć. Tak? Czyli zapowiedz to, o czym będziesz mówił, potem powiedz to, a potem podsumuj. Dlaczego? Bo nikt nie jest jasnowidzem, jeśli ja nie zakomunikuję tego, co będę chciał powiedzieć, to człowiek, dopóki nie doczeka się treści, która jest dla niego interesująca, może się wyłączyć. W momencie, kiedy ja mu zapowiem, że słuchaj, chciałbym z tobą porozmawiać o trzech ważnych aspektach, takich jak rozwój osobisty, takich jak zdrowie i takich jak pieniądze. Ale czy mógłbym to zrobić w określony sposób, tak po kolei? Najczęściej, słuchajcie, uzyskiwałem zgodę od słuchacza, a więc ten słuchacz y, słuchał mnie po kolei, oczywiście oczekując na to, co jego najbardziej interesuje, ale był cierpliwy, bo wiedział, że to nastąpi. Jeśli bym tego wcześniej nie zrobił, no to konia z rzędem temu, kto by się domyślił, że ten, y, to, co jego interesuje, w ogóle nastąpi. I dlatego też z każdą prezentacją jest te wyzwanie, że jeśli ta prezentacja nie jest zrobiona, Właśnie w taki sposób na zasadzie powiedz, o czym będziesz mówił, zanim to powiesz, może się okazać, że ludzie włączający prezentację, wyłączają ją, jeśli od razu nie zobaczą tego, co go interesuje. No i teraz jest dwie szkoły. Ta druga szkoła mówi, to pokaż tylko człowiekowi to, co go interesuje. No dobrze, ale jeżeli przed chwilą ustaliliśmy, że każdy ma z nas w sobie coś i coś. To znaczy, że to coś zareaguje, a te drugie coś nie będzie miało okazji zareagować, no bo konia z rzędem, kto się domyśli, że za tym naszym projektem stoi właśnie ta druga rzecz, której nie pokazaliśmy tej osoby, bo my zdecydowaliśmy, co ona powinna zobaczyć. Ale przecież to się wszystko może zmienić. Dlatego ja jestem zwolennikiem pokazania wszystkiego. E, oczywiście, czasami obrywam za to, bo pokazując wszystko, Człowiek jest podekscytowany tym, co widzi w tym fragmencie, ale reszta go nudzi, ale jestem tu, gdzie jestem, tylko dlatego, bo pokazuje wszystko. A więc y, za każdym razem, osoba, która wychodzi z, ze z mojego spotkania, wie dobrze, albo przynajmniej ja jej komunikuję, a to, co wie, to jest kwestia też, co odbiera, tak? że chodzi o biznes, o zdrowie i o rozwój. I tutaj właśnie, dlatego ten follow-up na koniec jest tak ważny. Bo on koncentruje się na tym, na czym skoncentrował się nasz słuchacz. A więc pytamy się, co Ci się najbardziej podobało? Bo ta jego pierwsza odpowiedź, co mu się najbardziej podobało, już jest naszym drogowskazem, w którą stronę idziemy. No i oczywiście, oczywiście, jeśli nasz rozmówca jest rozmówny, rozmowny, no to zaczyna się rozmowa. Ale czasami nie jest rozmowny. A więc co musimy zrobić? No, pociągnąć go troszeczkę za język. No mówię, a no nie wiem. No mówię, ale powiedz mi, to, to powiedz mi jeszcze raz, co Ci się najbardziej podobało? No jeszcze nie wiem. Ok, no dobra, to powiedz mi, to ile to ile daje se punktów w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza w ogóle mnie to nie interesuje, ale 10. Jestem gotowy dowiedzieć się, jakie są dalsze kroki, tak? To ile daje se punktów? No i słuchajcie, ta osoba siłę czy coś pomyśli. I powie 2, 3, 7. Albo dziesięć, tak? To, to i tutaj, słuchajcie, od razu Wam powiem, że są różne metody kontynuacji tych, tego zapytania, bo mamy cztery scenariusze. A myślę, że cztery, tak. Pierwszy scenariusz, rozmawiamy z jedną osobą. Drugi scenariusz, rozmawiamy z wieloma osobami. A więc to są już, to są już jakby takie dwie mm, y, permutacje, tak? A więc kiedy rozmawiamy z jedną osobą, tak, to mamy możliwość zapytania się jej i po odpowiedzeniu przez nią, że na przykład 3 albo cztery. Jeśli chcemy uzyskać informacje, które nakierują nas na to, aby ta osoba stała się klubowiczem, stałym partnerem, pytamy się, co by musiało się stać, żeby to było 10. Słuchajcie, my nie posiadamy informacji, ona tak. A skoro ona posiada informacje, to ona powie nam, najczęściej powie, ale nie do końca prawda, ale jest szansa, że powie prawdę. I ona wtedy powie, dlaczego to nie jest 10. Ale jeśli nie mamy czasu na to, aby to rozkminić i będziemy musieli już kończyć, yy, kończyć yy, nasze spotkanie, to zostawiamy tą osobę z pytaniem, wow, 3? Dlaczego aż tak dużo? Chodzi o to, że nawet jeżeli to jest 3, a nie 0, to znaczy, że jest coś, co tej osobie się podoba. I ona z tą ostatnią myślą opuszcza spotkanie. Ważne jest tutaj z psychologicznego punktu widzenia, żeby myśl, która była ostatnia na wyjściu, była myślą pozytywną, bo z tym, bo tak kotwiczy ta, ta osoba te spotkanie. I zobaczcie, i to jest ten scenariusz rozmawiania z jedną osobą. Jeśli rozmawiamy z wieloma osobami naraz, to zazwyczaj ja mam taką zasadę, że wybieram najbardziej podekscytowaną osobę z grona i jej zadaję dokładnie te same pytanie. Jak w skali od 1 do 10 określasz to zainteresowanie tym, tym co zobaczyłaś, gdzie 0 oznacza w ogóle, a 10 jestem gotowa dowiedzieć się, jakie są dalsze kroki. I wtedy ta osoba no, siłą rzeczy wybieram najbardziej, to widać też to, że to jest taka osoba, której błyszczą się oczy, uśmiechnięta, jest pozytywna. I ona mówi jakąś liczbę. I ta liczba jest dla pozostałych osób dowodem, że to jest dobre. I teraz nigdy w obecności innych osób nie zadaje jej pytania, co by musiało się stać, żeby to było 10, jeśli ta osoba nie powiedziała 10, czyli powiedziała 7. I ja wtedy mówię, ok, to powiedz mi, co by musiało się stać, żeby to było 10. Bo, bo co ona wtedy powie? Ona powie o swoich wątpliwościach. Kiedy ona zacznie mówić o swoich wątpliwościach, to te wątpliwości mogą stać się wątpliwościami pozostałych osób. Co to ja wtedy robię? Mówię, wow, aż 7? Dlaczego aż 7? Wtedy ona powie o profitach, o tym, dlaczego warto ten biznes robić. No i w tym momencie... Te rzeczy, o które ona wymieni, mogą dołożyć się na plus tym osobom, które dodatkowo to słuchają i one w tym momencie zaczynają rosnąć. Ich czynniki, ich, ich liczby zaczynają rosnąć. Słuchajcie, to było przećwiczone n razy, to działa na 100% i działa również to, że można to. Z pieprzyć właśnie tym, że zapytamy się, dlaczego nie 10. tak, i ona wtedy zaczyna mówić, a, bo obawiam się na przykład, czy ja będę miała wystarczająco ilość znajomych, I, a ta obok osoba od razu, o kurde, nie pomyślałam o tym, faktycznie to jest jakiś problem, tak, i zaczyna się po prostu e, jazda w negatywizmy, tak, a w związku z tym, e, jeżeli mamy większą ilość osób, to już wiemy, że zasada jest prosta, pytamy się tylko i wyłącznie o wow, dlaczego aż tyle no dobrze, ale w ten sposób nie uzyskujemy końcowego wyniku, no i nie zawsze jest nam to dane, żeby uzyskać ten końcowy wynik. Tak? Natomiast jeśli już mamy możliwość jeden na jeden dojść do osoby, która mówi, wiesz co, no hmm, nie wiem dokładnie, no muszę się na tym zastanowić, to w tym momencie pamiętajcie, to jest dla was zawsze sygnał, że trzeba kontynuować rozmowę. Mało kiedy się zdarza, czasami się zdarza, że ktoś może być po prostu badaczem, ale nawet jeżeli jest badaczem, to pytanie skąd wyciągnie dane? Jakie te dane wyciągnie? tak? A więc, jeżeli jest badaczem, do czemu te dane dostarczyć? A więc sygnał muszę się nad tym zastanowić jest dla Was od razu sygnałem do zadania pytania, tak? albo do takiego stwierdzenia. Wiesz co? Z mojego doświadczenia wiem, że ludzie, którzy zastanawiają się nad tym biznesem, mają tak naprawdę tylko pięć różnych takich pytań. Pierwsze pytanie dotyczą, dotyczy siebie. Czy mi się chce tak? i y, czy ja się do tego nadaję? Być może nad tym się chcę zastanowić. Drugie dotyczy branży. Czy branża jest uczciwa i czy da się w niej zarobić pieniądze? Trzecie pytanie dotyczy firmy. Czy firma, z którą mam się związać, którą mi pokazujesz, jest warta zaufania? Czwarte pytanie dotyczy produktów. Czy w ogóle te produkty mi są potrzebne? Czy one działają? I piąte pytanie dotyczy bardzo często metody działania. Co miałbym robić krok po kroku, gdybym się zaangażował? Powiedz mi, która z tych rzeczy jest dla Ciebie w tej chwili jakby taką największą zagadką. Chodzi o to, że my musimy naprowadzić człowieka na jego wątpliwości, bo on ma je, to oczywiste, bo by inaczej powiedział tak. I rozwiać je, albo dostarczyć mu argumentów, które je rozwieją, zanim on sam będzie chciał te argumenty rozwiać. Ponieważ, kiedy sam będzie chciał argumenty rozwiać, to najprawdopodobniej zachowa się w sposób standardowy. A jaki jest standardowy? Według Roberta Celliniego mamy trzy drogi. Pierwsza droga to jest autorytet wewnętrzny, czyli robię sobie research, czyli wyszukuję sobie osobiście materiały. A więc pytanie jest, gdzie te materiały znajdę? Pytanie jest, kto je przyrządził, kto je zrobił. Pamiętajmy, że wszystkie materiały, które znajdujemy w sieci, są robione z jakąś intencją. Pytanie, czy z dobrą, czy złą. Ale zakładając, że to jest bardzo mała grupa ludzi, tych tak zwanych o silnym autorytetie wewnętrznym, którzy zrobią research, mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają autorytety zewnętrzne jednostkowe lub grupowe. Co to znaczy? Jednostkowy, czyli on skonsultuje się. Z osobą, której ufa, i zapyta się jej, co ty na ten temat sądzisz. I tutaj już jest kaplica, bo jeśli ta osoba, której ufa, zajmuje się networkiem, to zrobi wszystko, aby ją przeciągnąć do siebie. Jeśli nie zajmuje się networkiem, no to co może powiedzieć, tak? A więc już jest kaplica. No i oczywiście mamy drugą jeszcze ścieżkę, takiej osoby, która ma autorytet zewnętrzny. Propo autorytetów zewnętrznych to jest też właśnie kwestia indywidualista czy grupowy. Indywidualista podejmuje wewnętrzne decyzje, grupowy zewnętrzne. Czwórki mają autorytet zewnętrzny, piątki, szóstki raczej wewnętrzny, aczkolwiek to różnie bywa, ale chodzi o to, że te poziomy wartości też pokazują kwestię autorytetu. No i teraz zewnętrzny autorytet grupowy to jest wujek Google. Co sądzą? Wujek Google, czyli co sądzą w sieci, co sądzą moi znajomi na ten temat, co, bo ja muszę się poradzić. No i znowu tutaj też mamy kaplicę z tego samego powodu co pierwsza, czyli jeśli trafi, trafi na zawodowców, to zawodowiec przekona go, że jednak tutaj, a nie tam, a jeżeli nie trafi na zawodowców, no to większość ludzi nie ma pojęcia na temat, jak funkcjonuje ten biznes, więc mu odradzi. Dlaczego odradzi, a nie poradzi? Ponieważ z psychologicznego punktu widzenia. Odradzenie komuś zrobienie czegokolwiek jest lepsze niż poradzenie mu, żeby to zrobił. Bo gdy mu odradzimy, to nic się nie wydarzy. Skoro się nic nie wydarzy, nikt nie będzie miał do nas pretensji. A jeśli mu poradzimy, żeby coś zrobił, no to może się nie udać mu, więc będzie miał potem pretensje do nas, że a co, powiedziałeś mi, że mam to robić, i teraz to jest przez ciebie. Więc okazuje się, że z psychologicznego punktu widzenia, raczej przyjaciel nam powie, nie rób tego, niż rób, by nie brać odpowiedzialności za zrobienie. A więc zobaczcie, że nasza osoba, która opuszcza nasze spotkanie, jest tylko i wyłącznie e, zależna od nas. A więc absolutnie tylko i wyłącznie to my jesteśmy w stanie rozwiać jej wątpliwości, ona sama nie jest w stanie ich zrobić, a więc prawdopodobnie podejmie decyzję w przyszłości, jeśli mu dostarczymy kolejnych argumentów. Więc dlatego pamiętajcie, że proces follow-up to jest proces rozłożony w czasie, on nie tylko trwa na nie tylko polega na dostarczeniu informacji, ale również czasami na odczekaniu na właściwy moment, bo zgodnie z badaniami, które mówią, że 80% osób podejmuje decyzję zakupową w ciągu 24 miesięcy od pierwszej ekspozycji, to znaczy, że muszą powstać pewne jeszcze dodatkowe okoliczności potrzeby, które mogą być wygenerowane w ciągu najbliższym, w najbliższym czasie. I teraz ważne, żeby przy tych osobach być, tak jak Ditmar wspominał. Jeśli mamy być przy tych osobach, to nie po to, żeby zadzwonić do nich i zapytać się, i co, już podjąłeś decyzję, tylko część słuchaj, dzwonię do ciebie zupełnie przy okazji, ponieważ okazało się, że mamy w tej chwili nową promocję albo okazało się, bo wszedł właśnie nowy produkt. Chodzi o to, że do wątpliwości, które ma na jednej szali, trzeba dołożyć rzeczy na tak, by tą szalę przeważyć. I czasami czas, nie tutaj nie zrobi roli, ale na przykład z zrobi roli roli na przykład taka dodatkowa informacja. Na przykład, czy wiesz o tym, że już masz 15 osób w Powerlegu i mógłbyś to wykorzystać, czy wiesz o tym, jaka strata się wiąże z tym, że tego nie robisz, i to może być powód, na przykład, strata, że on wraca i jeszcze raz rozkminia. A więc dzwonimy tylko i wyłącznie po to, by dołożyć kolejny argument, by ten argument mógł zacząć pracować, by ta decyzja przeważyła na tak. No i zakładając, kiedy mówiłem o tych czterech czynnościach, czyli czwarta czynność NMO follow-up, czyli follow-up omówiłem, no i NMO to już jest new member orientation, czyli to jest nakierowanie człowieka na właściwe działanie w momencie, kiedy on już podjął decyzję. Bo kiedy podjął decyzję, to nie na szybciucha, tak, o to teraz go zarejestrujemy, by się nie spłoszył i jakoś to będzie, guzik, nie będzie jakoś, tylko będzie po prostu, jak to było, miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. Więc jeśli już mamy taką decyzję, to w tym momencie pytamy go się, słuchaj, fajnie, że się zdecydowałeś, naprawdę bardzo się cieszę. Powiedz mi, jak byś chciał to zrobić, po swojemu czy dobrze? Słuchajcie, to jest tak rozbrajające, proste pytanie, na które zawsze dostaję odpowiedź, dobrze. Czasami jest... Um... Po swojemu, ale to bardzo rzadko, prawie zawsze w 99 na 100 uzyskuje dobrze. Świetnie się składa, słuchaj, to połowisz w takim razie, że dostarczy Ci nagranie pokazujące, jak zacząć, plus krok pierwszy i krok drugi. I na podstawie tego złoży swoje, zarejestrujesz się, złoży swoje właściwe pierwsze zamówienie. Wiecie, czemu niektórzy ludzie tego nie robią, bo się boją, bo się boją, by nie spłoszyć kandydata. Kurczę, on już jest prawie taki na dopchnięcie. Widzisz, że coś takiego jak dopchnięcie nie działa? Fabian Błaszkiewicz zresztą on powiedział, że mamy decyzje wewnętrzne i zewnętrzne. Jeśli mamy decyzję wewnętrzną, to jej się trzymamy, bo ona jest nasza. Jeśli decyzja była zewnętrzna, będziemy ją sabotować, będziemy ją wypychać, bo jej nienawidzimy, bo ona nie była nasza. A więc osoba, która weszła, bo chciała, jest osobą, która będzie. A osoba, która została wpisana na siłę. A nie była przekonana, to ona nie będzie. Ona nie będzie, ponieważ to nie była jej decyzja. To nie była jej decyzja i to się zemści. W sprzedaży bezpośredniej, w sprzedaży domów czy jakichś kamiennych, to takie transakcje się często robi. Tak? Zamyka się po prostu, zamyka się technikami sprzedaży człowieka po to, by go zamknąć. Tak? Słuchajcie, powiedzenie tak w naszej branży jest początkiem, a nie końcem. To jest początek współpracy. I teraz oczywiście niektórzy mówią, bo mi są potrzebne te punkty na to, żeby zamknąć jakiś awans. I niestety, kierując się prywatą, dociskamy kolanem, by chociaż te 250, chociaż te 500. A okazuje się, że jak dajemy swobodę, to człowiek wchodzi na 1000 punktów, bo czuje, że to jest dla niego właściwe, ale to jest jego decyzja. I, i słuchajcie, i tutaj byłbym absolutnie takim orędownikiem. Po, mówię, stawiania tego prostego pytania w momencie, kiedy widzimy, że osoba jest gotowa na wejście, to pytamy się ją, jak chciałbyś to zrobić, po swojemu czy dobrze. Jeśli po swojemu, no to wiadomo, sobie, no to wiadomo, słuchaj, no to, co, to ja cenię każdą osobę, która w mojej organizacji cieszy się, że mi zaufałeś, to wiesz co, to 250 punktów stajesz się klubowiczem, możesz kupować produkty, ale rozumiem, że mm, chcesz iść własną drogą, tak? No, no mówi tak, no dobra. To pamiętaj tylko, że jest coś takiego jak instrukcja obsługi. Gdybyś chciał kiedyś to zrobić dobrze, to pamiętaj, że jest takie nagranie, jak zacząć właściwie, krok pierwszy, krok drugi, ale rozumiem, że może przynajmniej się zapoznaj z nim, tak? Idź własną drogą, ale przynajmniej. Chodzi o to, żeby dawać zawsze ludziom tą alternatywę, że oni na coś się decydują, ale z czegoś rezygnują, tak? I w momencie, kiedy on sam podejmie decyzję, to on może powiedzieć, o dobra, obejrzę to. Obejrzę to, żebym przynajmniej wiedział, i może się okazać, że kliknie. Tak? Natomiast kiedy powie dobrze, to świetnie się składa. Słuchaj, że dobrze, bo mamy naprawdę kapitalne nagranie i, i też, żebyście też rozumieli, dlaczego stosujemy nagrania. Mówię tak. Wiesz co? Ja cię bardzo szanuję, bardzo szanuję relację z tobą. Ja bym mógł ci to wszystko samo powiedzieć, ale chciałbym ci pokazać narzędzie, jakie używamy, byś mógł w przyszłości takie narzędzie użyć wobec ludzi w swojej organizacji. To jest, to jest bardzo ważne, bo od tego tak naprawdę zależy duplikacja który od duplikacji zależy powodzenie Twojego biznesu. Więc, więc po prostu, mm, jeśli używam narzędzi, to tylko dlatego, że nie, że nie szanuję Ciebie, bo nie chcę Ci poświęcić czasu, tylko dlatego, że chcę Ci pokazać właściwe narzędzia. I myślę, że takie rozwiązanie powoduje, że mamy wdzięczność od człowieka, bo on, bo on rozumie naszą intencję. Bo znowu chodzi znowu o intencję, tak? Bo Waszą intencją na pewno nie jest lenistwo. Waszą intencją, ja wiem, że wy jesteście w stanie mu 5 godzin poświęcić. I, I niestety, i to robicie, krzywdząc go, bo przez to, że chcecie pokazać, jak bardzo jesteście zaangażowani, krzywdzicie go, bo nie pokazujecie mu narzędzia. Zamiast powiedzieć jedno i drugie, powiedzieć, słuchaj, mogę pięć godzin nawet z tobą przegadać lub pokazać ci godzinny film. Godzinny film pokazuje ci po to, byś zobaczył narzędzie, jakim się posługujemy, ponieważ te narzędzia w dalszym procesie będą niesamowicie istotne, w duplikacji. Ale oczywiście możemy się nawet tu mówić tak, że obejrzyj sobie narzędzie, a potem poświęcę ci tyle czasu, ile będziesz potrzebował, ale omawiając narzędzie. Żeby znowu nie było zamiast filmu, ja ci opowiadam film. Bo kiedy ja ci opowiadam film, to już nie idziesz do kina. Kiedy nie idziesz do kina, to nikogo nie zaprosisz do tego kina, bo po co? Wrażenia masz z opowiadania i zaczynasz innym opowiadać i gubisz treści. Gubisz treści, gubisz przekaż i zaczyna się niestety ale znowu głuchy telefon. Także mam nadzieję, że procesy zapraszania, NMO follow-upu, tworzenia listy jeszcze raz przerobiliśmy i wiem, że nigdy dosyć, bo na tych procesach po prostu ludzie niestety ale polegają, polegają w sensie, że ich nie robią, że wydaje im się, że własne zaangażowanie będzie lepsze niż materiał i niestety robią sobie po krzywdę poprzez nadmierne zaangażowanie. To jest tak troszeczkę jak z rodzicami, którzy są za bardzo opiekuńczy dla swoich dzieci i izolują ich od wszystkiego, tak? No, można od ośrodek wszystkiego, ale dodać, potem wchodzą proszę. w dorosłe życie i dorosłe życie już niestety nie jest izolatorem i te dzieci nie są nauczone reagowania. Mar coś chciałeś dodać? Tak. Przed chwilą mówiłeś coś takiego, że może są tu osoby, które twierdzą, że już wiele razy to słyszeli, tak? Jak tak jest, gratulacja. I kiedyś my pytaliśmy jedną taką osobę: ile razy mamy brać udział w takiej webinarze, Ile razy mamy słuchać o tym samym temacie? I odpowiedź jest bardzo prosta. Jak ktoś od Was tu jest, kto twierdzi, że już tyle razy to słyszał, że jest w stanie sam to prowadzić, to proszę się zgłaszać i proszę to prowadzić. Naprawda, naprawdę, naprawdę, bo wtedy dochodzisz do następnego poziomu. Wtedy startujesz, uczysz to inne i znowu będziesz się dzięki temu uczył. Tak, to jest mega ważne. Te procesy, follow-up, procesy NMO. Oczywiście to też jest już wszystko nagrane w polskim BHS, ale nie, nie można ich za dużo raz dyskutować, za dużo razy słuchać. Ręcz przeciwny, każdym razem, Coś innego kliknie, coś innego e, dopasuje się, coś innego e, widzicie, chociaż są to prawdopodobne, prawie identyczne e, teksty, które my już mówimy od x miesięcy lat. A teraz jeszcze jest jeden efekt. Jak wiemy, dzisiaj mamy co najmniej 3-4, może 5 nowych osoby, dla których to jest całkowity pierwszy raz. I lepszy stat niż tłumaczenie jak zapraszać. Jak nie być nachylny, jak nie tworzyć opór, jak robić odpowiedni follow-up, myślę, że lepszy stat po prostu jest niemożliwy. W związku z tym, jeszcze raz, kto dzisiaj twierdzi, już to słyszałem trzy razy, zapraszam, naprawdę jesteśmy chętni Wam oddać mikrofon. Mogę coś dodać? Proszę bardzo. Ja jestem tutaj jeszcze tak troszkę z zewnętrznym obserwatorem, ale co mnie fascynuje w tych dwóch pierwszych webinarach, a skończyłem też studia zarządzania biznesem i mam trochę takie fajne podejście do natury i do biznesu. Całe budowanie tego networkingu, PowerLeg, całe te elementy psychologii, to musi się stać naszą drugą naturą, bo żywy organizm i natura funkcjonuje właśnie na zasadzie sieci. Każdy siebie wspiera nawzajem, wszyscy są ze sobą połączeni. I ta dynamika budowania, Biznesu i kultury Duo life. Ja, ja, jeszcze nie pracując fizycznie w Duo life, widzę, jak, jak to jest niesamowite jak te zasady są tak kluczowe, żeby rzeczywiście budować to, tą wartość dodaną. Więc chciałem się tym podzielić, bo ja widzę analog w przyrodzie i ja widzę analog w tych największych firmach, które nazywają się firmami ekspotencjalnymi, które mają ten wzrost nieliniowy. One tylko dlatego funkcjonują tak, bo. Te podstawy są zrozumiane i albo to się robi na tych podstawach, albo taka firma nigdy taką firmą nie będzie. Więc chciałem się z tym podzielić, bo jeszcze nie jestem z wami fizycznie, a widzę, jak niesamowite to jest. I dla mnie będzie to punktem wyjścia i pacierzem, bo wiem, że trzeba tutaj naprawdę to mieć we krwi. To chciałem tak tylko dodać z zewnątrz, bo, bo myślę, że fajnie, że jak ktoś tak z zewnątrz jeszcze się podzieli taką opinią, to Greg, może że... proszę, jakąś wartość przekaże. Że nie jesteś z zewnątrz. Ale okej, okay, niech dalej tak mówić, jest okej. Okay. A powiedz już mi. Greg, jestem bardziej wewnątrz, mieszkasz? czuję to właśnie. <laughs> Greg, gdzie ty mieszkasz? Bo ja tak czuję i słyszę, że polski język, co najmniej masz jakiś akcent. Ja mieszkam, w, znaczy mieszkam w Anglii, 15 lat, więc może już ten polski akcent zaczyna trochę. że Tak powinien opadać. Jakie miasta? Norwich, to jest to jest gdzie Środkowo Wschodnia. Bardzo blisko Cambridge, półtorej godziny. Tak, moja córka niedaleko tam idzie aktualnie do liceum.